Druga konferencja One Belt, One Road, która została zorganizowana we współpracy z panem wojewodą opolskim, była kontynuacją rozpoczętego projektu, w którym jako Politechnika wpisaliśmy się już od samego początku. Od momentu ogłoszenia inicjatywy przez prezydenta Chin w 2013 roku razem z partnerami chińskimi przystąpiliśmy do bardzo szybkiego działania. Dzisiaj jesteśmy liderem sieci, dzisiaj pomagamy innym politechnikom, uniwersytetom uzyskiwać licencje na prowadzenie klas konfucjańskich po to, żeby przygotowywały kadry do studiowania języka chińskiego, ale przede wszystkim, żeby były uzupełnieniem dla świetnie wykształconych inżynierów dla projektu One Belt, One Road. Cieszę się, że mogę uczestniczyć dzisiaj w konferencji, która świadczy o tym, że współpraca z regionem opolskim jest bardzo dobra. Po licznych spotkaniach i zwiedzaniu miasta uważam, że Opole wniesie duży wkład do współpracy polsko-chińskiej przez Instytut Konfucjusza przy Politechnice Opolskiej, który uzyskał wszelkie poparcie Chin i jest najlepszy pod kątem wyposażenia oraz prowadzonych imprez. Konferencja składa się z dwóch części. Pierwsza to jest ogólna część poświęcona samej idei One Belt, One Road, podsumowanie tego, jak to w chwili obecnej jest realizowane, oczywiście jakie są plany na przyszłość. Osobami, które będą występować, to będą osoby oczywiście z najwyższych szczebli państwowych. A następnie druga część, rozchodzimy się jakby na takie trzy równoległe panele, panel gospodarczy, panel naukowy i panel samorządowo-rządowy, aby tam już w mniejszych grupach porozmawiać o tych bieżących problemach, podkreślić sukcesy, przedstawić plany na przyszłość. I jestem przekonany, że ta konferencja to jest początek kolejnych inicjatyw, które mam nadzieję będą realizowane oczywiście u nas w Opolu.